Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, na którym to, co zrobimy, to omówimy sobie RMR, ponieważ trochę chcieliście od tego ode mnie tak prywatnie, żebym to zrobił. Na live to omawialiśmy i wydaje mi się, że to może być dobry temat. Omówimy sobie dzisiaj tylko i wyłącznie folię, ponieważ kapsuły, no, wydaje mi się, że były omawiane przeze mnie i tam się nic nie zmieniło. E, także, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na samym początku, hehe, skinsmanki. E, tak, jak właśnie napisaliście, tak będzie. E, mam nadzieję, że. Współpraca ze stroną będzie kwitła w najlepsze, tak? Liczę na to. Oczywiście na stronie można wymieniać swoje przedmioty. Do gry Counter Strike dorasta do te Team Fortressa, także oferta jest dosyć spora. Pamiętajcie, że skinsmanki nie wlicza naklejek ze skinów i tu nawet Wam jeszcze spróbuję coś pokazać ciekawego, co może być na stronie, chyba że już poznikało. Był tu taki kałach o, dokładnie ten, całkiem ciekawy, według mnie best bez NIP. Akurat drogi kałach, to jest niefajnie. Ale Katowice 2015, takie holo, kurde, no tak nawet w cenie, nie? Jakby ktoś tak chciał. No i jeszcze tam u mnie na Discorda wrzucaliście takiego o, kałaszka. Także też wydaje mi się, że jest to coś, co jest ciekawe. Z Imperialem i tak dalej. Także wydaje mi się, że akurat strona Skinsmanki daje radę. Pamiętajcie, Kod John, link w opisie. No i sobie korzystajcie. A teraz do folii. Ja sobie posorduję, pocenię je. Bo ja chcę ten film zrobić na takim trochę. Jakby ja chcę wyjść od założenia i pokazać wam, co się nie sprawdza według niego. W sensie. Pokazać wam pewną poprawność, która zaszła na RMR-ach w ostatnim czasie i pokazać wam, gdzie ona nie zaszła. I ja się dziwię temu. Nie mówię, że to będą dobre inwestycje, bo tak, tak nie, nie uważam tak. Wręcz przeciwnie, uważam, że mogą one być właśnie nietrafione z uwagi na to, ale to jeszcze do tego sobie dojdziemy. Także. Zauważcie, że czy to GTU przez swoją świetną grę, czy na przykład Tylu, które wcześniej jeszcze było po około 4 zł, nie zrobiło. Co mnie kolega zaprasza? Będzie mi spamięć? Ja ty, Curek wow, Pozdrawiam Marcelixa. Chyba wspierający nawet. Tak, pamiętam. Ale nieważne. Tutaj widzicie, że. W, w krótkim terminie zaszła zmiana, nie ale ja nie mówię o krótkim terminie, tylko o terminie długim. nie I w długim terminie ta zmiana, jak sami możecie zauważyć, znaczy to jest taki pół roku, nie? to nie jest taki mega długi termin, ale ona jest jeszcze bardziej yy, widoczna w tym momencie, że mamy takie nasilenie. Oczywiście, jeżeli chodzi o tailu, to no, tak jakby to przesunięcie było bardzo delikatne i można by było nawet powiedzieć, że. Więcej się wydarzyło przez ostatnie 4 dni niż przez ostatnie pół roku na nim, więc to się właśnie trochę nie sprawdza. Nie, ale chcę pokazać wam ten trend sześciomiesięczny na remerach, co będzie wymagało ode mnie tego, żeby po prostu ich dosyć sporo przejrzeć. No, bo tutaj taki trend najzwyczajniej w świecie zaszedł, że wcześniej rzeczy kosztowały, nie wiem, po złote 30%, zł, jak widzicie, Team Liquid. Tutaj był ten kwiecień, to było to przesilenie, jedno. Nie wiem, czy ktoś pamięta, co się działo wtedy w kwietniu. Ja pamiętam, że wtedy RMR-y naprawdę były dosyć wysoko, ale to był taki globalny pik, nie? Potem były te, te spadki, nie? tak dalej, Teraz znowu mamy te ceny trochę wyższe niżeli yy, na przykład w tym czerwcu. No, i to jest ogólnie, no. Te, te rzeczy w ogóle, jak sobie nawet wejdziemy na takie boom, nie, które sobie, i sobie na nie popatrzymy, 50 groszy, teraz złotówka, wiecie, przed chwilą jeszcze 60, no nie, tutaj widzicie te piki znowu z przesilenia kwietniowego, jak to wszystko tak pikowało i nieważne, gdzie sobie nie zajrzymy, zobaczymy po prostu tę poprawność, o, no zobaczycie we wcześniejszych okresach, znowu kwiecień najwięcej, potem znowu spadek nie i to tak wyglądało sobie nie jestem od tego żeby mówić, że teraz idzie kolejny spadek RMRów, nie, nie uważam w ten sposób, gdyby ktoś był od analizy technicznej nie i ktoś mówił, to co było kiedyś ma wpływ na no to, że będzie teraz no to, no to według tego to w ogóle trzeba wyprzedawać wszystkie RMRy, bo one nie mają sensu bytu krótkoterminowego, ja uważam wręcz przeciwnie ale to na co ja zwracam uwagę w, te, w ten sposób, to jest po prostu jakiś trend, który się na tych RM-ach wydarzył. I, no, no, jak widzicie, nawet na takiej naklejce jak Espada, to jest widoczne, nie? że to się tutaj wydarzyło. Yy, widzicie, w tym momencie jest to drożej niż pół roku temu, nie? I... Większość tych wzrostów ma to do siebie, że one są albo 100%, 90%, 66% i tak dalej, i tak dalej, po prostu bardzo duży jest, bardzo duża jest stopa zwrotu, to jest taka, taki punkt charakterystyczny tych wszystkich wzrostów, że no tak jakby tu jest na, naprawdę, wiecie, nawet takie vitality, które mogłoby się wydawać, przynajmniej dla mnie, liquidem, jeżeli chodzi o RMR, -y, też zrobiło bardzo dużą stopę zwrotu. Dla mnie to był liquid, dla mnie to było 50 groszy i tyle, i zawsze ta tyle ma być. Się nagle okazuje, że też mm, zrobiło taki wzrost, nie? No i wiecie, i sobie tak na to patrzycie, istnieje ta jedna naklejka, ten jeden wykolejony dzieciak, ten, ten jeden jedyny, którym jest Nemiga. I zauważcie, co się wydarzy. Ja właśnie mam mamy wystawione, za chwilę to omówię, ale zobaczcie, co jest tu. Pół roku temu, nie, jak było, to znowu jest złotówka, tak. Potem mamy te złoty 70 nawet w listopadzie, gdzie mamy totalny pik. Złoty 87 w grudniu. I teraz mamy trzymanie na złoty 30, złoty e, tak naprawdę 45, złoty 50, coś takiego. Mamy taki hold na, na tej cenie. I to mnie zastanawia. W sensie, ok, czy to zrobiło profit w ciągu e, pół roku? Tak, ale procentowo zdecydowanie nieporównywalny do reszty. To jest właśnie to. Jak sami wiecie, ja na tym, że ona zrobiła taki profit, to zyskałem właściwie, bo ja ich kupiłem tysiąc, nie? I jak sami widzicie, ja je wyprzedaję te naklejki. Ja nie jestem zdania, że wy po tym filmie powinniście wejść i je kupować. Nie, nie uważam tak. Bo ja sam je wyprzedaję, skoro. Jeżeli ja bym chciał bardzo mocno, żeby ta naklejka poleciała do góry, to by mnie trzymał i sprzedałbym potem. A ja uważam wręcz przeciwnie, że. Kurde. Z tą naklejką jest jakoś dziwnie. Ta naklejka kiedyś miała jeden z najniższych supplyów. Ona miała naprawdę najniższy supply ze wszystkich folii. Dzisiaj jest w, środ w środkowej sekcji. I nie wiem czemu. Jak na jej wygląd, ja bym powiedział, że to jest takie trochę Reason Gaming z Down'em. Eee, jak na to, jak ona wygląda, jak na to, jak się prezentuje, i na to w sumie, że według mnie akurat folie z RMR-ów to nawet lepiej niż Holo z Rio wyglądają. Eee, co może być kontrowersyjną opinią, no ale tak uważam. Wydaje mi się, że tutaj ewidencję coś komuś w mózgu nie pykło. W sensie albo gracze olali tę naklejkę, albo po prostu jest ona, tak nie, wiem, globalnie uznana za drogą i że się jej nie opłaca kupować, no bo ona była zawsze droga. Ta naklejka właśnie zrobiła to, że ona była droga kiedyś względem innych, no bo jak wszystkie kosztowały 60 groszy to ona kosztowała złotówkę. A teraz, kiedy wszystkie kosztują złotówkę, złoty 20. Zł, to ona kosztuje 1,50 50. No i jakby to powiedzieć, ten trend widać, nie? Jak to wygląda. Zastanawia mnie to. Bo bardzo jest to dla mnie rzecz ciekawa. Co się z tym dalej wydarzy? Bo trend ewidentnie pokazuje, jakby było jakieś wyhamowanie na tej jednej naklejce. I, ja nie wiem, szczerze... Powinno to. W mojej, w mojej opinii ta naklejka w tym momencie powinna kosztować 2 zł 10, no ale gdyby moje, od mojej opinii zależało, no to by wini był droższy, nie? Więc jakby moja opinia ma trochę H do gadania, że tak to e, powiem. Także jeżeli chodzi o te RMR, to dla mnie to jest taki e, trochę. E, niedosrany kolega z ławki, który zawsze się chciał z tobą bawić, a nikt z nim nie. A tak to wydaje mi się, że to przesunięcie ramerów to globalne, nie? To mówię, no, no przesunięcie. Teraz to możemy już mówić o wzroście, nie? E, bo wcześniej, jak mówiliśmy o przesunięciu, to mówiliśmy o przesunięciu krótkoterminowym, gdzie na przykład przesuwa się zakres wahania, a teraz się nie przesunął zakres wahania, tylko po prostu naklejki w cenach urosły, bo one zostały tak jakby już stabilnie dosyć zakorzenione na tych cenach, na których są. Przynajmniej ja tak uważam. Jest wiele osób, które uważają zupełnie inaczej, ale. Ja uważam, że jest to już ustabilizacja. Tak jakby że te ceny są stabilne, dopóki nie wydarzy się jakieś zjawisko losowe, które będzie je zbijało. Nie wiem, czy to mogło być znowu jakieś tła na Paryżu, chociaż wątpię, żeby to miało jakikolwiek wpływ. Czy może jakaś, nie wiem, nie daj Bóg operacja. Chociaż może operacja to już, to, to już nie wiem, będzie to będzie, nie? Już nie gadajmy o tym. Będzie to będzie. Chociaż się nie zapowiada Ale No nie wiem co by się musiało stać Musiałby być jakiś wielki odpływ pieniędzy No ale skąd ma być Wielki odpływ pieniędzy na tym rynku Co na tym rynku Można jeszcze pieniądze wkładać To jest to, to jest dobre pytanie Co na tym rynku Można jeszcze wkładać pieniądze W momencie kiedy już No tak naprawdę ramery są czymś W co ludzie zaczęli wkładać pieniądze tu ludzie zaczęli dosłownie ładować hajs. To jest bez sensu, no kurde władze. Więc takie taki odpływ, no nie wydaje mi się, żeby był teraz możliwy. To mówię o wzroście cen. I no też bądźmy świadomi tego, skąd to się bierze, no bo to jest też przez to, że akurat ten rynek jest już tak przepompowany totalnie, jest tak przeładowany, że już wszędzie musi być wzrost, nie? No to już nawet na rmr Ale wiecie, co ja Wam powiem? Taki wniosek, który często widzę w komentarzach a je, i ja sądzę podobnie. Taki wniosek do, do inwestowania w Rio, że jak już nawet RMR się zwrócił, nie? Jak już nawet RMR jest na 1 zł, to oznacza, że każda kapsuła odda. Że, jak jest tylko esportowe coś, to wszystko odda. To po prostu taki wniosek mam z tego, co teraz widzę na yy, remerze: że mocniejszy podmóg wiatro i dalej latawiec może latać, nie? Yy, wiecie, gdzieś tam się po prostu trochę walw opierdziela z wprowadzeniem czegoś i automatycznie to leci do góry. Zastanawiam się, czy jeszcze na tych foliach są jakieś inwestycje, czy może już tego w ogóle totalnie nie ruszać. Nie robiłem jeszcze żadnej analizy dookoła tego, bo yy, tak jakby ana analiza w tym momencie według mnie jest bez sensu, bo te rzeczy są w ogóle tak napompowane. Yy. Że się w ogóle nie... nie tak, tak jakby połowa community jeszcze nawet nie wie o tym, że to jest tak drogie, nie? To jest połowa community, która mówi tak, 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 kupujmy to i tak dalej. Druga community śpi, druga połowa community śpi i oni nie wiedzą w ogóle co się dzieje. Także powiedzmy sobie, że ja tak jakby temu RMR-owi daję czas na albo jakieś ostygnięcie, może na korektę, chociaż no wątpię, albo na to, żeby globalne ceny rmr zostały dorównane, no bo powiedzmy sobie, że na ten moment to to wygląda tak, tak jakby miało zapaść w st stagnację, nie? Ale pewnie nie będzie tak. To, że tak wygląda, to nie znaczy, że tak będzie. Ale ja tylko i wyłącznie z tego, jak to wygląda, biorę inwestycje. Więc przez to, że mi to nie pachnie wzrostem, a może być, może być wzrost, to mówię, no to po prostu nie będę w nie ładował teraz, nie? nawet gdyby. wiecie no dopóki mi tajlu nie będzie wyglądało, że zrobi 14 zł, dopóki nie będę miał wszystkich danych, które będą o tym świadczyły, to ja nie będę w nie ładował, nie? Pomimo, że naprawdę, z po tym, tak jakby z obserwacji popytu ogólnie w tym miesiącu i tak dalej, to by można było powiedzieć, że ej, no to nie jest takie niemożliwe. No ale trzeba patrzeć trochę szerzej, nie? Niżej tylko z takiej obserwacji. Także to na tyle w zasadzie. Na tym filmie. Tak się rozgadałem. Taki trochę głupkawy ten film. Takie trochę opowie opowieści różnej treści. Zdaję sobie z tego sprawę, no, ale i takie filmy gdzieś tam na kanale muszą być. Trzymajcie się i hej.